Dzień dobry Państwu, Maciek z tej strony. A dzisiaj dla Państwa przygotowałem samochód, który osobiście mi też bardzo się podoba. Jest to Opel Corsa generacji D, czyli czwartej, w bardzo ciekawym kolorze i tak samo ciekawym wyposażeniu. I również według mnie ciekawym silniku, bo mamy tutaj silnik 1.4, ale z turbiną 120 koni, znany z Astry J, jak i również Merivy B. Silnik fajnie się odpycha, jeździ się tam naprawdę przyjemnie, zwłaszcza przy takiej lekkiej budzie. No i silnik też jest poszukiwany często do klientów właśnie do J-ki, bo nadaje się do LPG. No i te 140 koni jak najbardziej wystarcza w tej J-ce. Tutaj mamy 120, troszeczkę mniejszy, ale jak najbardziej wystarczający. Co do Corsy D, ja ten samochód miewam dość rzadko, bo za granicą są drogie, a w Polsce nie wiadomo jakim cudem są tanie. Ale ostatnio udało mi się dwie przyprowadzić. Białą, którą jak ktoś ogląda Instagrama, sprzedałem w sumie przez Facebooka od ręki. To też była taka fajna wersja Color Edition na Luferga 17. A tu też mamy taką wersję lepsiejszą, czy nie wiem, na 150-lecie Opla. Tutaj widzę na błotniku. Czyli mamy tutaj Alusy 17, taki dodatkowy pakiet nakładek na zderzaki, czy jakiś tam, kto zwie, spoilerów. Przeciwgielne, a jak ktoś dobrze widzi, na dachu mamy czarny daszek, ale jest to spowodowane tym, że mamy tutaj panoramę, czyli bardzo fajną rzecz, którą no, na zdrowy rozsądek nie da się dołożyć do samochodu, jeżeli tego po prostu nie macie. No i przede wszystkim, jak ją od razu zobaczyłem na zdjęciach, wiedziałem, że muszę ją mieć, bo ten kolor z tym czarnym, z tymi alfolgami, no, wygląda świetnie i myślę, że dużo osób się nim zainteresuje. Przede wszystkim ze względu na to wyposażenie, kolor, no i też stan. Bo Corsa jest to takim samochodem, który no, możecie trafić dość często, na przykład 3-drzwiową granatową i ma tylko klimatyzację. A mało jest właśnie do wyboru takich dopasionych, wyposażonych, bo ta nawet ma jeszcze nawigację. No i ciekawe wnętrze, ale o tym opowiem Wam jak zawsze i o serwisach również. Tutaj jeszcze widać, nie ma takiego standardowego wydechu, tylko lekko spłaszczony, przyciemniane szyby i czujniki parkowania. Auto jest bezwypadkowe, ma malowany chyba tylko jeden błotnik, ale będę robił pomiar, sobie zobaczycie. Technicznie jeździ ładnie, bez zarzutu. Z przodu manóweczki, opony, zaraz Wam tu je pokażę. Proszę, Uni Royal, czyli dobra opona na deszcz. No i cóż, chyba wizualnie takie jeszcze Wam ujęcie zrobię stąd. Fajne te srebrne stawki przy przeciwgielnych. No i oczywiście dodam, że jest to model po liftingu i ma przebieg 169 tysięcy. Wydaje mi się, że nie jest to przebieg duży. Jest to przebieg taki standardowy dla auta, które ma 11 lat. No, wychodzi około 14 tysięcy rocznie. Jeżeli kogoś interesuje, wszystkie szyby są oryginalne. Dobra, nagram sobie Wam najpierw papierologię. Proszę bardzo, tutaj jej wpisy takie pierwsze, serwisowe. Jak widzicie, nawet ktoś jeździł do Volkswagena, nawet ktoś ma tam złożoną książkę serwisową w tym Volkswagenie. Proszę, chyba ostatnie 121 i chyba coś jeszcze jest, karteczka pod maską, ale mam bardzo dużo i starych przeglądów TIF. Proszę, to jest taki, który był wrobiony w którym? Chyba 15 roku, kilometry 30 tysięcy. Czyli miał wtedy robione 10 rocznie, bo jest 12. Potem jest 17, miał 72. Czyli już troszkę więcej. Te 15. Tu jest jeszcze jeden. Ten
z 19 do 21. Dokładnie teraz muszę się przyjrzeć, gdzie wpisali kilometry. 110. No i ten, który jest jeszcze ważny, do września, proszę, 142. No i to jest ta książka, którą ktoś dostał u Kocha, czyli raczej takiemu. A jednak też Koch, widzę, tutaj ma Opla, jest wpisane. Myślałem, że tylko robi Volkswagena. Jest tutaj turbo, jakieś zniżki na serwisy. Dobra, to wam nagrałem, zrobię pauzę, pozbieram to i nagramy wnętrz. No jak widzicie, w międzyczasie otworzyłem sobie tą panoramę dach, zaraz to ją zamkniemy przyciskiem. Proszę, ładnie nam się zamyka, nie ma problemu. A tu macie taką roletkę, którą zasłaniacie sobie, jeżeli chcecie po prostu mieć troszeczkę w aucie ciemniej. No i co? Przejdźmy sobie do deseczki. Wyłączę na razie zapłon, żeby mi tutaj się nie rozładowywał. Zacznę sobie od lewej strony. Tak jak widzieliście, są półskórki, tak i w boczkach mamy półskórki. No i modne piano blaki, oczywiście elektryczne szyby. Dwa schowki boczne, tutaj takie małe na jakieś drobnostki. No i oczywiście elektrycznie regulowana lusterka, boczek fotela bardzo ładny, tak samo jak i tutaj, też nie ma zużyć. Przejdziemy sobie do kierownicy, kierownica też skórzana, cała, ma sterowanie radyjka, proszę bardzo, też widzicie, jak tutaj volume się pokazało na radiu. Tutaj mamy jeszcze włącznik tempomatu przeciwgielnych i włącznik świateł. Dobra, zapalmy sobie ją i pokażę wam licznik, przebieg 169,427, nie ma żadnych błędów. Tu proszę bardzo, komputer pokładowy. Tutaj mamy sterowanie klimatyzacji. Spójrzcie, tutaj mamy auto. Możemy sobie ustawić i włączyć na przede wszystkim, czy ma działać, czy nie, bo nie każdy nawet wie, że w Oplu tutaj środkowy przycisk jest dotykany. Jest to też dobra opcja dla zmarzlucha, bo mamy tutaj podgrzewane przednie fotele i grzaną przednią kierownicę. No przednią, w sumie tylnie nie ma, no ale akurat jakoś tak mi się powiedziało. No i eko, czyli wyłącza nam system start-stop. Fajne radyjko z nawigacją. Możecie też sobie podłączyć telefon. Proszę bardzo, aux, media, inne. Ale chyba teraz jak nagrywam, to nie chcę się przełączyć, bo normalnie słuchałem sobie z niego muzyki, a teraz nie chcę. Czyli ewentualnie wam zrobię zdjęcie i wrzucę. Klima działa lux, jest automatyczna, jednostrefowa. Tu jeszcze macie auxa, miejsce na monety i USB-ka. Pięciobiegowa skrzynia. Tutaj też mieszki z tej ekoskórki. No ogólnie wnętrze bardzo ładne. Podoba mi się przede wszystkim tutaj to takie, że nie jest regularny. Ten kształt na tych fotelach wygląda dobrze. No i z tyłu oczywiście też półskóry i ISOFIX-y. Według mnie auto bardzo ładne. Bardzo ciekawy egzemplarz. Mi się podobał, myślę, że przyszłemu klientowi też się spodoba jazda tym autem. Cóż, o samochodzie to tyle. Jeżeli filmik wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Zobaczcie sobie też, co innego na kanale się znajduje. Jeżeli szukacie tego auta, wejdźcie na Mavkar Automoto i możecie też odwiedzić moje media społecznościowe, takie jak Mavkar Auta na Instagramie, Facebooka. No i pamiętajcie, że każde auto u mnie jest opłacone. Możecie wykupić gwarancję do roku czasu. Jeżeli macie tego auta, jak dostarczyć do domu, w rozsądnych pieniądzach dowiozę je na lawecie. No i jeżeli szukacie jakiegoś konkretnego pojazdu, a ten się już sprzedał, mogę wam coś zawsze poszukać na zamówienie. Pozdrawiam, cześć.